W dużej mierze większość tych informacji, które energetyka potrzebuje do tego, aby móc skutecznie i dobrze obsługiwać e, swojego klienta, e, energetyka już e, posiada. E, wyzwaniem najbliższych lat czy najbliższego okresu czasu a jest umiejętność przetworzenia tej, tej informacji, zagregowania jej i wykorzystania jej do, a, do składania ofert. Daleki byłbym od twierdzenia, że, że dzisiaj tej informacji nie ma, że dzisiaj mamy do czynienia z pustynią, bo, bo to po prostu nie jest prawda. To jest kwestia uporządkowania pewnej wiedzy i umiejętności skorzystania z tej wiedzy. Oczywiście przy korzystaniu z narzędzi informatycznych, które no, do tego są. Ja myślę, że, że dobra oferta dla klienta końcowego a, to nie jest taryfa. Znaczy, symbol taryfy, który doskonale rozumieją energetycy nie do końca jest tą ofertą, którą oczekuje, oczekuje klient. To, co między innymi my robimy, a i na co, postawi, co, na, co postawiliśmy, czy co wykorzystaliśmy w naszych a, nowych systemach, to jest to, że my odchodzimy od pojęcia taryfy idąc w kierunku produktu. A być może jakby moje spojrzenie na branżę energetyczną nie jest do końca obiektywne, ponieważ zajmuję się tą branżą i dla mnie jest ona a, bardzo ważna ale jestem przekonany o tym, że również dla seko branża energetyczna jest branżą ważną, rozwojową, a z którą SECO wiąże szereg nadziei, jak również ponosi szereg poważnych nakładów inwestycyjnych na rozbudowę produktów, na ich modernizację czy wręcz wytwarzanie nowych produktów. Seko to są lata doświadczeń. To jest 20 lat obecności na rynku. My jesteśmy w tym biznesie, a razem z branżą energetyczną pomagaliśmy tworzyć ten biznes, rozumiemy ten biznes, znamy uwarunkowania lokalne, posiadamy szereg dodatkowych kompetencji pozainformatycznych, które niewątpliwie umożliwiają nam aktywne, aktywne działanie na rynku. I to jest ta różnica, którą bardzo mocno odróżniamy się od firm, które próbują wejść na ten rynek próbują sprzedawać rozwiązania. To jest branża z jednej strony hermetyczna, ale z drugiej strony także branża, gdzie przynajmniej moim zdaniem widać najszybciej pewien postęp, widać, że, że ta branża się e, uczy, że doskonale rozumie nie tylko swój biznes, który jest bardzo specyficzny, ale również trendy e, w szerokim pojmowanym IT.